Pompka. To chyba jedno z najbardziej znanych ćwiczeń, które możemy wykonywać dosłownie w każdych warunkach. Ale czy zastanawiałeś się kiedyś, czy jest skutecznym narzędziem do rozbudowy naszej masy mięśniowej? Ile ciężaru ciała tak naprawdę podnosimy? Oraz czym różnią się poszczególne odmiany pompek oprócz samego poziomu trudności? Ta seria nazywa się Kalistenika w pigułce, a w tym materiale dowiesz się wszystkiego, co istotne o pompce. Okej, a więc przejdźmy od razu do rzeczy. Czy pompki będą dobrym narzędziem do rozbudowania masy mięśniowej? I to zależy od Twojego poziomu. Jeżeli jesteś osobą początkującą, u której poziom masy mięśniowej jest stosunkowo niski, to będzie to świetne ćwiczenie, które powinieneś uwzględnić w swoim programie treningowym. Pozwoli Ci ono na rozbudowanie mięśni klatki piersiowej, tricepsów, przednich aktonów barku oraz zaangażuje do pracy mięsień zębaty przedni, który pozwoli Ci na lepszą stabilizację Twoich łopatek. Do pracy będą również zaangażowane mięśnie grupy core, których celem będzie ustabilizowanie Twojej miednicy. Natomiast jeżeli jesteś stałym bywalcem siłowni, a Twoim jedynym celem jest w dalszym ciągu rozwijanie masy mięśniowej, to nie oszukujmy się, znajdziesz lepsze ćwiczenia. Pomimo tego jednak warto, abyś uwzględnił w swoim treningu pompki, zwłaszcza te nieco trudniejsze odmiany, ponieważ w dalszym ciągu będą one dla Ciebie wyzwaniem, przede wszystkim koordynacyjnym, a także siłowym. Korzystając z okazji, że jeszcze tutaj jesteś, szybkie info, niedługo powstaje aplikacja treningowa Kali Athletics. Już teraz możesz zapisać się na listę osób oczekujących, a my wracamy do materiału. Przejdźmy sobie teraz do nieco bardziej ciekawego zagadnienia, a mianowicie tego, jaki tak naprawdę procent ciężaru naszego ciała podnoszą nasze ręce podczas wykonywania pompek. Do opisu tego zagadnienia posłuży nam to badanie. Jego pełną wersję znajdziesz oczywiście w opisie tego filmu. 41% masy naszego ciała unosimy układając dłonie na 60-centymetrowym podwyższeniu. 49% kiedy wykonujemy pompki na kolanach. 64% w przypadku klasycznych pompek. 74% gdy mamy nogi na 60-centymetrowym podwyższeniu. I około 100% w przypadku pompek w staniu na rękach, ale uwaga, tutaj zmienia się zaangażowanie mięśni przez to, że zmieniamy kąt nachylenia ciała. Drugim przykładem mogą być pompki w pozycji straddle planche, które są jeszcze trudniejsze ze względu na wychylenie, jakie musimy zastosować. O wychyleniu powiemy sobie w dalszej części tego materiału. Jako ciekawostka warto zaznaczyć, że rozkład ciężaru naszego ciała będzie się zmieniał w zależności od fazy pompki. Dlatego jeżeli chcesz wykonać taki test, możesz to zrobić samemu z użyciem wagi. Kładziemy nasze dłonie na wadze, przyjmujemy pozycję podporu w pompce i odczytujemy wynik z wagi. Następnie schodząc na dół sprawdzamy, jak nacisk się zmienia. Ustawiając nasze nogi na podwyższeniu, do pracy nieco bardziej będziemy angażować górną część naszej klatki piersiowej, a także przedni akton mięśnia naramiennego. Natomiast im bardziej będziemy zwiększać wysokość podwyższenia, tym bardziej będziemy aktywować mięśnie naramienne na rzecz klatki piersiowej. Finalną wersją mogą być na przykład pompki pike wykonywane z nogami na podwyższeniu, jednak w tej pozycji mięśnie klatki piersiowej nie będą już tak bardzo zaangażowane do pracy, pomimo tego, że ćwiczenie samo w sobie stanie się dużo trudniejsze. Oprócz samego kąta nachylenia względem podłoża, pompki możemy utrudniać lub ułatwiać poprzez wychylenia. Wiele osób początkujących nieświadomie ułatwia sobie wykonanie pompki, cofając łokcie podczas schodzenia do dołu. W tej pozycji nieco bardziej do pracy angażujemy nasze tricepsy kosztem mniejszego zaangażowania klatki piersiowej. Wynika to z faktu, że kąt zgięcia naszego ramienia jest zdecydowanie większy w porównaniu do pozycji, w której wychylamy się nieco bardziej do przodu, a nasz łokieć jest ustawiony w linii z nadgarstkiem. Osoby na nieco wyższym poziomie zaawansowania mogą utrudnić sobie wykonanie pompek poprzez zwiększenie wychylenia. W ten sposób do pracy nie będziemy bardziej angażować mięśni klatki piersiowej, a mięśnie naramienne, jednak taka wersja pompki będzie zdecydowanie trudniejsza. Wystarczy, że z pozycji podporu w pompce wychylisz się do przodu i już w tej pozycji powinieneś poczuć zdecydowanie większe zaangażowanie Twoich mięśni. Okej, mam nadzieję, że udało mi się w pewnym stopniu rozjaśnić zagadnienie pompek, natomiast pamiętajcie, że odmian pompek mamy bardzo dużo, a ta seria nazywa się Kalistenika w pigułce, więc próbowałem wszystko skondensować do jak najbardziej merytorycznego i szybkiego przekazu. Natomiast jeżeli chcielibyście drugi materiał o pompkach, gdzie możemy sobie omówić nieco trudniejsze wersje, to dajcie znać w komentarzu. A tymczasem widzimy się w kolejnym materiale. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić subskrypcję i nie przegapić kolejnego odcinka, który już za tydzień. Do zobaczenia.